Dobrze, mam nadzieję, że widać prezentację. Niech nam się ktoś odezwie. Czy na pewno widzicie i mnie słyszycie? Tak, widać. Tak. Super. Super, bardzo dziękuję. Dobrze, kochani, witam Was jeszcze raz serdecznie na naszym dzisiejszym wykładzie dotyczącym twórczości Jacka Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich artystów przełomu XIX i XX wieku. Temat Romantyk z wyboru Jacek Malczewski to taki trochę roboczy tytuł. Sami zresztą zobaczycie, że o Jacku Malczewskim można mówić w różny sposób, w różnych kontekstach, nie tylko w kontekście tym romantycznym, ale to jest chyba ten, który się najbardziej narzuca, jeżeli przy Przyglądamy się jego przede wszystkim życiu i twórczości. Artysta, moi drodzy, urodził się 15 lipca. 1854 roku w Radomiu, czyli generalnie pochodził z Mazowsza i był dzieckiem w sumie zubożałych szlachciców, ziemianinów, którzy byli bardzo mocno związani z kulturą romantyczną, uwielbiali czytać książki, takie na przykład pozycje jak Boską Komedię Dantego, chętnie sięgali po Szekspira, ale przede wszystkim po poetów romantycznych. Julian i Maria Skorwin-Szymanowskich, rodzice Jacka Malczewskiego, można byłoby powiedzieć, że od najmłodszych lat zaszczepili mu zainteresowanie romantyzmem. Zresztą czasy, w których on dorastał, nie szczędziły mu silnych emocji, wzruszeń i przeżyć, dlatego że gdy ma 9 lat, wybucha powstanie styczniowe i bardzo jako młody chłopak, taki zainteresowany losem ojczyzny przeżywa później klęskę powstańczą. W 1867 roku, gdy ma 13 lat, jego rodzice dochodzą do wniosku, że należałoby go wysłać do majątku wuja Feliksa Karczewskiego, który mieszkał w miejscowości Wielgiem i tam w tym dworze razem ze swoimi kuzynami miał być przygotowywany przez kilka lat pod okiem prywatnych nauczycieli do egzaminu, który pozwoliłby mu dostać się do gimnazjum. W tamtych czasach skończenie gimnazjum było zamknięte zrobieniem matury i to był taki bilet w dorosłość, możliwość studiowania, czyli generalnie to świadectwo dojrzałości było bardzo znaczące. Żeby udało się dostać do gimnazjum, to właśnie tam, w tym wielkiem będzie artysta przez kilka lat przygotowywał się pod czujnym okiem, bardzo szczególnego nauczyciela, mianowicie Adolfa Dygasińskiego, którego tutaj wizerunek dużo późniejszy oczywiście namalowany przez Jacka Malczewskiego widzicie. Naprawdę to był niezwykły fart mieć takiego nauczyciela, dlatego że Adolf Gasiński był słynnym pisarzem, przyrodnikiem, naprawdę wysokiego formatu człowiekiem, który uwielbiał przyrodę i miłość do przyrody, do jej różnorodności zaszczepił również swoim wychowankom. Malczewski wspomina później, że właśnie to tam w Wielgiem został jak gdyby ukształtowany jako ten artysta. Mianowicie tam poznał życie, gdzie rytm codzienności podporządkowany jest rytmowi natury, zmieniającym się porom roku, tam miał okazję zapoznać się z folklorem, z obyczajami, z różnego rodzaju tradycjami. No i oczywiście miał okazję zakosztować tej przyrody, tego świata przez co. Kolorami, światłem, powietrzem, które później będzie na swoich obrazach, głównie jako tło, prezentować wielokrotnie z wielką wrażliwością. Zasadniczo to właśnie tam również sięga po raz pierwszy po przybory malarskie. Z tego okresu powstają takie obrazy, jeszcze powiedziałabym, bardziej o charakterze studiów. Usiłował malować naturę, trochę kopiował ryciny Gustawa Doré między innymi. Właśnie Gustav Dore ilustrował jedno z wydań XIX wiecznych boskiej komedii Dantego, więc rozumiemy, że tutaj ta inspiracja literaturą, którą chętnie czytali rodzice, gdzieś się też pojawiła. Zresztą później wielokrotnie będzie właśnie na te pierwsze swoje lata pobytu w Belgii wskazywał jako ten moment, kiedy odczuwał, że jego kariera artystyczna, się zaczęła. Mając 17 lat, w 1871 roku Jacek Malczewski przenosi się do Krakowa, dostaje się do gimnazjum świętego Jacka. Tutaj widzicie na tym zdjęciu słuchajcie, nie sam budynek gimnazjum, tylko bramę, która prowadzi do niego. Oczywiście to gimnazjum już dawno zostało zlikwidowane, dzisiaj pozostała po nim tylko i wyłącznie ta brama. Ale to właśnie tutaj przy ulicy Siennej 13 artysta przez jakiś czas się uczył. Nie było mu jednak dane zdać matury, i to nie dlatego, że był jakoś wyjątkowo tempy, tylko dlatego, że okazało się, iż zwrócił na niego uwagę sam Jan Matejko i zaczął sugerować, że ta matura to bzdura, że właściwie nie jest artyście potrzebna, że lepiej by było, jakby się spełniał od razu w tym obszarze sztuki. Wynikało to z faktu, że w momencie, kiedy artysta zaczął być uczniem tego prestiżowego, Wtedy w Krakowie gimnazjum nadal sprawował nad nim pieczę Adolf Dygasiński, który widział, że artysta ma całkiem niezłą rękę i zapisał go na lekcję rysunku do Leona Picarda. Później natomiast już sam Jacek Malczewski doszedł do wniosku, że spróbuje funkcjonować jako wolny słuchacz w Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. I tam od razu trafił pod opiekę takiego bardzo ważnego wówczas. Historyka sztuki Władysława Łuszkiewicza I tam również na niego zwrócił uwagę Jan Matejko. Doszedł do wniosku, że młody Malczewski ma talent absolutnie niepodważalny, niepośredni i monitował do ojca artysty, Juliana Malczewskiego, żeby właściwie wziąć tego chłopaka z gimnazjum, przerzucić go od razu na studia i niech on tam się poświęci głównie sztuce, a nie jakiejś łacinie czy grece, która mu życiu nie będzie potrzebna. No i rzeczywiście, słuchajcie, w 1970, 1873 roku Malczewski zostaje studentem pierwszego roku tej właśnie szkoły sztuk pięknych, która się później przerodzi w Akademię sztuk pięknych. No ale jest młodym artystą. Młodym człowiekiem, który bardzo szybko traci wiarę w autorytety, i już, słuchajcie, rok później zaczyna się zastanawiać, czy to nauczanie, które reprezentuje Matejko, takie bardzo akademickie, czy ono w ogóle ma sens. Zaczyna podważać wartość tego, co jest mu oferowane na tej właśnie Szkole Sztuk Pięknych i zaczyna myśleć o wyjeździe za granicę, uważając, że to tam najlepiej będzie mógł poznać sztukę, tą aktualną. Dodatkowo jeszcze się zakochuje w czasie wakacji w swojej kuzynce Wandzie Karczewskiej, tej właśnie z, od wuja w Wielgiem. No niestety chociaż z zajemnością, to wuj jak usłyszał, że młodzi chcieliby się ze sobą związać, to się popukał w głowę, no bo doszedł do wniosku, że jednego córka naprawdę zasługuje na kogoś lepszego niż na jakiegoś gołą dupca, który zamierza być artystą. No pamiętajcie, w tamtych czasach w szanującej się rodzinie ziemiańskiej, czy czy mieszczańskiej, związek z artystą raczej nie był niczym prestiżowym. W każdym bądź razie artysta, no, bardzo że tak powiem, zaczął tym, przy tym zawodzie miłosnym naciskać na wyjazd do Paryża. I dopiero tutaj znowu zainterweniował matejko. Doszedł do wniosku, że do Paryża to może się udać artysta, który już jest ukształtowany, który jest już jakby dojrzały twórczo. Jeżeli pojedzie tam człowiek młody, jeszcze nie do końca wykształcony, to według matejki po prostu spaskudzi swój talent. Zamiast się czegoś konkretnego nauczyć, to tak naprawdę zostanie zepsuty. Dlatego też sięga po kolejną próbę Przekonania młodego Malczewskiego, a jak to się nie udaje, to znowu kontaktuje się z ojcem i przekonuje Juliana Malczewskiego, żeby odwiódł Jacka od tego wyjazdu do Paryża, Dochodząc, wskazuje mu, że jeżeli Malczewski zostanie w Krakowie pod jego oczywiście mistrzowskim y, kierunkiem. To z czasem może się stać jego spadkobiercą, kontynuatorem takiego malarstwa historycznego. A poda mu i sławę, i prestiż, i pieniądze. No i oczywiście domyślacie się, że to przekonuje ojca. Jeżeli ówczesny, największy autorytet w sztuce sugeruje takie rzeczy, no to właściwie nie dziwimy się, że Malczewski stary ulega i rzeczywiście przekonuje syna, żeby ten został stał. Malczewski um, ostatecznie uczy się pod kierunkiem Matejki do 1900, co z do 1900, przepraszam, do 1875 roku ale mając lat 21 zaczyna być coraz bardziej niepokorny. Kiedy Matejko zabrania mu przyjęcia zlecenia na dwa obrazy religijne, a Jasek Malczewski ma poczucie, że w zasadzie jest już na to gotowy, to się ostatecznie w 1976 roku pakuje, stawia na swoim i wyjeżdża do Paryża, gdzie wstępuje na ASP, a jednocześnie podejmuje naukę w pracowni Ernesta Lejmana. Będzie zwiedzać muzea, galerie. I słuchajcie, to, co chyba jest najbardziej niezwykłe, dla niego samego pewnie też jest zaskoczeniem zaczyna bardzo tęsknić za krajem. Jak był w kraju, to tęsknię za Paryżem, marzył o tym, żeby w tym Paryżu być. A tymczasem no, niepojęta jest natura ludzka. Jak już do tego Paryża dociera, to zaczyna myśleć coraz więcej o losach polskich emigrantów, o zesłańcach na Syberię, o wierszach polskich romantyków, przede wszystkim Mickiewicza. Zaczyna wtedy też tworzyć koncepcję swoich pierwszych obrazów. I ostatecznie rok później, w 1877 roku, wraca do Krakowa, znowu przeprasza się z Matejko, zostaje w jego pracowni jeszcze przez dwa lata, żeby trochę polepszyć swój warsztat aczkolwiek ostatecznie mając lat 25 dochodzi do wniosku, że w cudzych homontach nie może jakoś maszerować, zrywa z Matejką w dosyć gwałtowny sposób i postanawia zacząć własną karierę. Co ciekawe, słuchajcie, własną karierę zaczyna od tego, że ze swoim przyjacielem Karolem Landskorońskim zaczyna zwiedzać świat. Są to wędrówki trochę bliższe, jak na przykład do Lwowa, na podole, ale również takie wędrówki dużo dalsze, czyli na przykład zwiedza północne, Włochy, a bierze nawet udział w wyprawie archeologicznej do Azji Mniejszej. Tam podczas tej wyprawy, którą właśnie prowadził razem z Karolem Landskorońskim, którego tutaj fotografii, na fotografii widzicie, odpowiadał za całą kronikę rysunkową wyprawy i powstał wtedy całkiem sporo szkiców i akwareli. Niestety one są dosyć słabo dostępne dostępne na internecie, jeżeli są to w kiepskim bardzo jakby, rozdzielczości, więc nawet nie chciałam Was tym atakować. Ale słuchajcie, warto pamiętać, że później te akwarele, te szkice będą dla niego pewnego rodzaju inspiracją w obrazach o tematyce orientalnej. W drodze powrotnej odwiedzi Ateny, odwiedzi Rodos wróci do Polski naprawdę z dużą wiedzą o sztuce starożytnej Grecji, zachwycony krajobrazami, zachwycony światłem, które tam panuje na terenie na terenach śródziemnomorskich. I co więcej, z przekonaniem, że to nie jest tak, że Grecja ma jakby monopol, ta antyczna na kwestie związane z pięknem. XIX wieczni artyści. Akademicy będą uważali, że to właśnie antyk grecki jest takim wzorem absolutnie doskonałej formy, i ta, to przekonanie trochę ich krępowało w ich swobodzie artystycznej. Było takim gorsetem, który hamował bardzo często indywidualizm twórczy wielu artystów. Tymczasem no, Jacek Malczewski, przyglądając się temu wszystkiemu, co widział podczas podróży, dochodzi do wniosku, że piękno jest wartością uniwersalną, że jeżeli człowiek jest wrażliwy, to zobaczy to piękno zarówno w Atenach, w ruinach starożytnych świątyń, czy w antycznych rzeźbach, jak również w Pacanowie i tym, co Pacanów ma do zaoferowania. Czyli odrzuca ten taki krępujący wielu artystów gorset konwencji artystycznych i zaczyna myśleć o tym, że należy pójść własną drogą. To zbiega się również z przekonaniem, że tak. Ale warsztat Matejki, który Matejko próbował mu zaszczepić, też nie jest dla niego najbardziej atrakcyjnym sposobem malowania i musi wygenerować swój własny styl, swoje własne koncepcje. Z Lant Korońskim będzie go łączyć wieloletnia przyjaźń. Ona też pomoże mu przetrwać takie trudne chwile w momencie, kiedy umrze ojciec w 1884 roku. Od tego zresztą czasu w jego twórczości będzie się motyw śmierci bardzo często pojawiał. Natomiast jeszcze nie jest to moment, kiedy artysta postanawia osiąść w jednym miejscu i zająć się twórczością. Ponieważ jeszcze w 1885 roku z założeniem, że musi się dalej kształcić, wyjeżdża do Monachium i tam się będzie bardzo mocno wiązał z taką polską kolonią artystyczną. Monachium to było miasto, gdzie wielu Polaków jechało, żeby łyknąć szerokiego świata, żeby uczyć się na bardziej prestiżowych, na wyższym poziomie funkcjonujących uczelniach artystycznych niż to, co miała do zaoferowania na przykład Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie i tam osobą, która, wokół której się jak ci młodzi artyści koncentrowali był Józef Brandt. To był taki artysta, który podobnie jak Matejko, tworzył obrazy historyczne, ale było w nich trochę inne ujęcie. Więcej werwy, więcej takiego naturalizmu, jak malował step, to taki, że aż prawie czuliśmy zapach dźwięki, czy no, mieliśmy poczucie, że na tym stepie ukraińskim, na którym rozgrywają się Historię z XVII-wiecznej rzeczywistości historycznej Polski jesteśmy. W związku z czym to właśnie tam pod okiem, być może samego Brandta, będzie artysta doskonalić swoją technikę. Wtedy też jego prace zaczną być bardziej dopracowane, bardziej kolory takie wyrafinowane się pojawią. W efekcie to malarstwo stanie się dużo dojrzalsze. Wróci stosunkowo szybko, bo po niecałym roku, do Krakowa i tam pozna córkę aptekarza, Marię Gralewską, z którą najpierw się zaręczy i rok później się hajta. A zaraz później będzie zostanie ojcem. Najpierw rodzi mu się córka Julia. A później, słuchajcie, jeszcze dodatkowo syn Rafał, 4 lata później, który zresztą też został malarzem. Niemal natychmiast przychodzi też uznanie nagrody w kraju za granicą. To jest, słuchajcie, artysta, który go biografia jest zupełnie inna niż taka tradycyjna biografia artysty XIX-wiecznego, który jak Van Gogh, przez całe życie walczył o uznanie, a nigdy do tego uznania właściwie nie doczekał. A tutaj zupełnie inaczej. Nawet w 1892 roku pogodził się z Matejką. Matejko odwiedził go w jego pracowni, wyraził zainteresowanie jego sztuką, uznał, że no, nie skompromitował go młody Malczewski, więc ostatecznie tych dwóch tytanów polskiej sztuki XIX-wiecznej no, jakoś doszło do porozumienia. Tutaj macie portret Julii, córki artysty z lalką i dorosłą Julię. Ona niewiele przeżyła ojca, była bardzo wrażliwą kobietą, zresztą ukochaną córką, jedyną zresztą, jaką miał. I będzie bardzo mocno gdzieś tam cały czas ta jej obecność się w życiu artysty zaznaczać. Chociaż nie będzie miała szczęśliwego życia, i wybory, wybór męża, którego ojciec jest, jej zaserwował, nie będzie najszczęśliwszym wyborem. Natomiast, moi drodzy, przejdźmy już do pierwszych obrazów Jacka Malczewskiego. Otóż ten obraz, który tutaj widzicie, Śmierć Elenaj, to jest, słuchajcie, właściwie jeden z pierwszych obrazów, który niemal natychmiast zagwarantował Malczewskiemu popularność. Obraz namalowany w 1883 roku, czyli ma 29 lat artysta, gdy go popełnia. Został on później za pieniądze, które uzyskano z takiej zbiórki publicznej w Krakowie, zakupiony do muzeum w Sukiennicach i dzisiaj można tam ten obraz oglądać. Podobno był to jedyny obraz, przy którym zatrzymał się Picasso, jak po II wojnie światowej odwiedzał Polskę, i między innymi będąc w Krakowie, został zaciągnięty do oglądania tych 18-19 wiecznych obrazów polskich artystów. Czy rzeczywiście tak było? Trudno powiedzieć, ale na to wskazuje słynna anegdota. Natomiast ten obraz jest o tyle ciekawy, że z jednej strony on miał dosyć jasną treść. Ci, którzy znali Słowackiego i jego poemat Angeli, doskonale wiedzieli, że na tym obrazie przedstawiona jest tragedia zesłańców, którzy trafili na Syberię po upadku powstania listopadowego. Ponieważ ciągle jeszcze w pamięci żywa była pamięć o powstaniu styczniowym, też przegranym i też kończącym się licznymi zsyłkami, to rozumiecie sami, że ten obraz miał taki charakter mocno patriotyczny, taki rodzaj manifestu związanego właśnie z poczuciem obowiązku względem ojczyzny, przypominania o pewnych wydarzeniach. Według poematu Angellego, na Syberię udaje się właśnie on, młody mężczyzna, zesłaniec, i za nim podąża na to również zesłanie jego narzeczona Elena, i która ze względu na to, że była delikatna i takiej wątłej, powiedziałabym, Konstrukcji, wątłego zdrowia, to niestety na tym zesłaniu umiera. Zresztą główny bohater Anhelis z czasem też. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to fakt, że artysta, jak postanawia namalować ten moment śmierci Elenaj, to wzoruje się na obrazie, który był bardzo znany, XIX-wiecznego artysty Zimmlera, który przedstawił śmierć Barbary Radziwiłłówny. Macie ten obraz tutaj i zwróćcie uwagę, artysta który był dużo starszy od Malczewskiego, zaprezentował śmierć żony Zygmunta Augusta, Augusta w takiej komnacie, w bogatym, takim pełnym przepychu otoczeniu, natomiast dla kontrastu Jacek Malczewski, jak maluje śmierć Elenaj, to sięga po zupełnie inne środki. Kolorystyka jest zawężona, taka prawie monochromatyczna. Czernie, brązy, takie brunatne, ciemne i taka biało-złota poświata, która przede wszystkim pozwala nam wydobyć z tła tą sylwetkę Elenaj i twarz Angellego. Popatrzcie, jak artysta w taki bardzo naturalistyczny sposób próbuje nam Oddać te nędzne warunki jakiegoś szałasu na Syberii, gdzie Elenaj wycieńczona umiera. Te takie poszarpane obicie, bardzo szorstkie zapewne, ta słoma, na którym w silniku z takiej słomy leży ta delikatna kobieta, puszystość skóry, którą jest przykryta, te złote włosy, które rozsypały się taką kaskadą po poduszce. te Deski takie nieoheblowane, i stara ikona, która wisi tutaj w tle. To, moi drodzy, taka próba bardzo drobiazgowego oddania szczegółów, żeby przybliżyć nam te drastyczne realia, w których funkcjonowali zesłańcy syberyjscy po powstaniach. Natomiast, moi drodzy. Zwróćcie uwagę, że pomimo iż artysta pokazuje tą nędzę warunków, w jakich funkcjonowali zesłańcy, to ten nastrój tutaj jest bardziej elegijny, taki żałobny i nie ma w nim tak naprawdę drastyczności typowej dla płócien naturalistów. Ta bohaterka, którą tutaj widzimy, bardziej nam przypomina postać z jakiegoś akademika niż jakąś wychudzoną biedzinę, która by miała pochodzić z na naturalisty. Tutaj mamy takie poczucie, że artysta jednak idealizuje tą kobietę, pokazuje ją jako niezwykle piękną, subtelną, a więc nie idzie w taką skrajną drastyczność. Być może to właśnie ten wdzięk tej kobiety, taka nutka sentymentalizmu, która się nam tutaj pojawia, jak patrzymy na tą scenę, gdy Angeli w takiej pozycji rezygnacji, zamurzony gdzieś w swoich myślach, być może odnosi się do śmierci ukochanej. Być może właśnie cała ta taka oprawa, bardziej sentymentalna niż bardzo wstrząsająca, powoduje, że publiczność przyjęła ten obraz niezwykle entuzjastycznie i to zapewniło sławę młodemu artyście. Artysta, słuchajcie, dosyć szybko będzie się koncentrował już w Paryżu, będąc na takich tematach, które są związane z historią Polski, zwłaszcza tą najnowszą. Niemniej jednak, ponieważ lubi pewne tematy szczególnie, to będzie do nich wracał również w późniejszym okresie i tak na przykład będzie właśnie z tą śmiercią Elena. I tutaj zwróćcie uwagę, mamy dużo późniejsze obrazy. One pochodzą z, z tego już wieku, z 1907-1908. To są, moi drodzy, obrazy, które pokazują nam w zupełnie inny sposób Elenai. W gwałtownych skrótach, w bardzo takich często dysharmonijnych zestawieniach barwnych. Co więcej, tutaj zobaczcie, mamy takie bardzo symboliczne ujęcie postaci, gdzie Anio Śmierci, Eloe, unosi ją za światy tą martwą Elenaj I widzimy, że tutaj ten świat realistyczny przenika się ze światem jakimś baśniowym, religijnym, bo Eloe ma być aniołem śmierci. I też te takie gwałtowne, mocne, nasycone kolory, zestawione ze sobą w taki bardzo kontrastowy sposób. Odbijają nam tutaj tą dramatyczność sceny. Powiedziałam przed chwileczką, że artysta od samego początku czuje się w obowiązku obrazowania tej najnowszej dramatycznej historii Polski. Tematy związane z martyrologią polską będą go w zasadzie ścigać przez całe życie. Czy to będzie jeszcze działo w pracowni Matejki, czy później podczas wyjazdu do Paryża. To właśnie stamtąd do rodziców pisał w następujący sposób. Nie mogę malować, jak mi się zdawało, scen greckich, kiedy ja wszędzie widzę naszą ziemię, nasze twarze i nasze serca. Czyli zobaczcie, w Paryżu, w tym czasie, kiedy on jest, triumfują impresjoniści, Którzy zaczynają być coraz szerzej akceptowani. Pojawiają się postimpresjoniści. A Malczewski w tym samym czasie maluje sceny z Syberii, bo one są mu bliższe. Czuje, że to jest jego obowiązek patriotyczny, uczulać właśnie na tą historię Polaków, którzy walczyli o niepodległość i zostali skazani na zesłanie. Dla niego to jest istotniejsze niż jakieś obrazy matejki, który malował dawną historię Polski. Czy jakieś nowinki artystyczne. To nie znaczy oczywiście, że on tymi nowinkami nie będzie się w jakimś stopniu interesować, ale przede wszystkim ma poczucie, że jego obowiązkiem patriotycznym jest podejmowanie tematów dotyczących spraw narodowych, i w związku z czym tutaj to właściwie się w jakiś sposób łączy z takimi romantycznymi hasłami, które odżyły w Krakowie pod koniec wieku XIX. To było związane trochę z faktem, że zaczęto restaurować, Wawel, który został przekazany Polakom przez Austriaków, i to spowodowało taki wybuch euforii narodowej, ale również trochę było związane to z faktem, że zbliżała się setna rocznica urodzin Adama Mickiewicza, że żywy był nadal cały czas kult słowackiego, że popularne były w środowisku krakowskim obrazy, czy właściwie grafiki, Artura Grotgera, który z jednej strony sięgał po naturalizm, a z drugiej strony taką idealizację typową dla świata, dla świata właśnie akademickiego i który odnosił się do wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym. I tu, moi drodzy, te wszystkie gdyby elementy zebrane do kupy powodowały ostatecznie, że artysta na chwilę Niejako ugrzązł w tej tematyce syberyjskiej. Tutaj widzicie inną jego pracę, śmierć na etapie. Widzimy w, znowu w takiej ciemnej, prawie monochromatycznej kolorystyce różnego rodzaju elementy, które składały się na tą rzeczywistość powstańców. Mamy, moi drodzy, nędz, takie bardzo nędzne, sklecone z jakichś desek prycze, ciała ludzi zmęczonych, które na nich leżą, brudne ściany, ciemność, którą rozświetla tylko jakieś światło padające spoza, Obrazu, gdzieś tutaj trudno powiedzieć, czy jest to światło świecy, czy może jakieś wchodzące przez okno promienie słońca. Widzimy jakiegoś mężczyznę, który drapie się po plecach. Widzimy, moi drodzy, tą całą, jak gdyby, nędzę tego etapu, czyli jednego z postojów podczas tej bardzo trudnej i wycieńczającej drogi na Syberię. I widzimy, moi drodzy, gdzieś tu z boku, Tarcza, który opłakuje śmierć chłopca, który no tej właśnie wyniszczającej organizm drogi nie był w stanie przeżyć. Ta tragedia dzieje się tak, jak gdyby mimochodem. Prawie mamy wrażenie, że gdzieś ona nam umyka, a jednocześnie no jest obecna w tym całym takim a takiej atmosferze porażki i zniechęcenia. Taka atmosfera zadumy, ale również apatii, odarcia z nadziei, przebija, moi drodzy, z tego obrazu, Miguelia na Syberii, który też prezentował nam jakąś scenę dotyczącą zesłańców, ale w tym wypadku mamy ich siedzących przy stole trochę może to kochani wam się kojarzyć z ostatnią wieczerzą, tyle tylko, że tutaj nie mamy takiego patosu, mamy ludzi, którzy przygnębieni, zapatrzeni gdzieś w dal albo gdzieś jak gdyby w głąb siebie, tak jak ten mężczyzna, który bawi się płomieniem świecy, ale mamy wrażenie, że nie do końca dociera do niego, co robi, bo po jego twarzy można podejrzewać, że gdzieś wspomnieniami wraca być może do tego, co utracił zesłane na Syberię. Tutaj zobaczcie, widzimy człowieka, który opiera się o podniesiony talerz, ten przykłada do twarzy złożone jak do modlitwy ręce takie w pięści ściśnięte. Mamy moi drodzy skromnie zastawiony stół, znowu odniesienie do tego dramatu ze słańców syberyjskich, którzy muszą jak gdyby w ten szczególny moment Wigilii zmierzyć się z faktem, że są na drugim końcu świata z dala od swoich bliskich, być może już nigdy nie zobaczą. Ta praca jest wpisana w ten cykl syberyjski, ale zwróćcie uwagę, ona już jest trochę inna pod względem kolorystyki. Pojawiają się takie barwy, które artysta wprowadza pod wpływem francuskiego impresjonizmu. Mamy kolory dużo mocniejsze, dużo bardziej takie kontrastowe, czerwienie, biele. Fioletowe cienie, które tutaj widzimy, to jest trochę ta przerobiona lekcja impresjonizmu, który chętniej malował kolorami tęczy niż jakimiś ciemnymi asfaltami, czerniami czy brunatnościami zasadnicza przemiana pojawi się moi drodzy u artysty właśnie pod koniec lat 90 kiedy artysta odrzuci taką manierę realistyczną i przejdzie na pozycję symbolizmu zacznie też wtedy nauczać przede wszystkim najpierw związa, zwiąże się z taką um, szkołą Branickiego. to były kursy organizowane przede wszystkim dla kobiet którym nie wolno było studiować malarstwa na um, w ówczesnej, czy W ówczesnej szkole sztuk pięknych. Z czasem zresztą na tym SSP dostanie etat. Ona wtedy jest zarządzana przez Juliana Fałata i przez jakiś czas, jako taki bardzo nowoczesny artysta, będzie no jedną z ważniejszych ikon tej um, uczelni. W 1897 roku jest na tyle znanym artystą. I poważanym, że razem z innymi sobie podobnymi zakłada Krakowską Secesję, czyli Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka, której tutaj taki, taką okładkę biuletynu możecie zaobserwować. Nie jest specjalnie częstym bywalcem salonów, nie kocha małopolskich intelektualistów, nie zawsze jest mu z nimi po drodze, ale z drugiej strony no, trudno na tych jednak towarzyskich spotkaniach nie bywać, a ponieważ jest bardzo specyficzną osobą i jego sztuka, jak za chwilę zobaczycie, też jest niezwykła, to w kabarecie Zielony Balonik, który w taki trochę prześmiewczy sposób odnosił się właśnie do tej krakowskiej elity intelektualnej, pojawia się Kukiełka tak zwany Jacek Symbolewski, co miałoby odnosić się do tego, że artysta przechodzi na pozycję tak zwanego symbolizmu w sztuce, czyli w jego obrazach liczne symbole się będą pojawiać, a ponieważ bardzo chętnie do swoich obrazów zaprasza w postacie z mitologii, z baśni czy ze świata religii chrześcijańskiej, to jak widzicie, jego kukiełka nie przedstawia nam do końca mężczyzny, tylko takiego półmężczyznę, półfauna z takimi tutaj radosnymi raciczkami, które dyndają mu po jednej po drugiej stronie tego patyka, na który został nasadzony. Od 1899 roku artysta będzie miał mieszkał w tej willi na Zwierzyńcu. Ta willa nosi do dnia dzisiejszego nazwę Pod Matką Boską ze względu na figurę, która znajduje się na elewacji i fakt, że on tutaj zamieszkał właśnie pod Krakowem powoduje, że coraz częściej na jego obrazach nie widoki z Mazowsza, ale z podkrakowskich wsi będą się pojawiać. Niestety problem polega na tym, że jest niezwykle taką Bezkompromisową osobą, często stawia, czy chce stawiać na swoim, jest indywidualistą i to doprowadza ostatecznie do ścięcia z rektorem Julianem Fałatem. I to skutkuje też faktem, że artysta rzuca pracę na uczelni, porzuca tą szkołę sztuk pięknych, aczkolwiek to bynajmniej nie wpływa na to, czy jest ceniony w świecie, świecie, świecie sztuki. Bo natychmiast, niemal w tym samym momencie, w Elwowie. Jest organizowana jego wystawa, dostaje kolejne nagrody i wchodzi w ten taki najbardziej znany i ceniony okres dojrzały swojej twórczości. Dla jego twórczości, moi drodzy, bardzo charakterystyczne jest to, że przez całe życie funkcjonował, pod, będąc pod urokiem i literatury, i sztuki, i mitologii, i to zarówno greckiego antyku, i średniowiecza, renesansu, jak i romantyzmu. Tutaj szczególnie ważny był dla niego Juliusz Słowacki. Dodatkowo, dodatkowo inspirował się również malarstwem francuskich symbolistów, którzy uznali, że... Sztuka nie powinna prezentować świata takim, jakim jest, tylko nasycać obrazy różnego rodzaju symbolami, które mogłyby wyrażać bardzo ważne, uniwersalne kwestie dotyczące człowieka i świata, w którym człowiek żyje. Tak jak pobyt w Paryżu kazał mu docenić Polskę, polską sztukę, polskie problemy, tak pobyt w Monachium pozwolił mu podszyfować technikę i w efekcie powstały obrazy o niezwykłym Wysublimowanym charakterze i często dosyć skomplikowanych przesłaniach. On, moi drodzy, w swoich obrazach, mamy wrażenie, doskonale odzwierciedlał takie cechy, które były charakterystyczne dla duchowości młodej Polski, czy też tak zwanej secesji. Z jednej strony, bowiem, widoczne są u niego te Wątki rodzimego romantyzmu. To stąd właśnie ten tytuł, który się nam pojawił. A z drugiej strony pojawiają się inspiracje bardzo takimi współczesnymi, z końca XIX wieku pochodzącymi teoriami artystyczno-estetycznymi. Co było, moi drodzy, w jego twórczości romantyczne? Przede wszystkim kult ojczyzny. Przekonanie, że człowiek musi walczyć o niepodległość i że jak gdyby Polacy skazań są na cierpienie, które przeżyte może spowodować odrodzenie się ojczyzny, to była pierwsza rzecz. Po drugie, skłonność do mistycyzmu. Bardzo chętnie w obrębie obrazów łączył różne elementy. Rzeczywistość, do której sam należał, jak i świat fantazji, baśni. I tutaj zobaczcie, mamy jego tak zwany autoportret czy jest dosyć późny, bo z 1912 roku, gdzie artysta pokazuje nam siebie w towarzystwie Archanioła Rafaela i Tobiasza. To jest świat Biblii. Przecież ten Rafael bardziej wygląda jak kobieta niż mężczyzna, czyli to jeszcze o tym sobie za chwilkę powiemy. A z drugiej strony mamy tak zwane trzy parki, czyli postacie, które są związane ewidentnie z mitologią grecką. A więc, jak widzicie, sięgał po te różne inspiracje i będzie je ze sobą mieszał, przenikać w ten świat realny, świat antyku, świat chrześcijaństwa, świat folkloru polskiej wsi, tworząc Taką bardzo ciekawą, barwną całość. Oprócz tego skłonności właśnie do mistycyzmu, pojawi się podkreślanie własnej indywidualności, kreowanie się na artystę geniusza. To szczególnie będzie widoczne w jego portretach, o których jeszcze Wam będę opowiadać. No i oczywiście niezwykle ważne są dla Niego uczucia. Świat uczuć jest dużo ważniejszy niż świat rozumu i to jest też element, który był charakterystyczny przecież dla kultury romantycznej. To jest, moi drodzy, to co w zasadzie w romantyzmie postulował taki słynny polski artysta Wojciech Korneli Statler, który uważał, że malarz ma być poetą, że z jednej strony oczywiście ważna jest forma artystyczna, na przykład obrazów, ale przede wszystkim istotna jest ich treść, jakaś taka zawartość filozoficzna, czy religijna, czy na przykład właśnie historyczna, patriotyczna, literacka, czyli istotniejsze. Jest to, co maluje artysta, niż jak maluje. I to gdzieś tutaj się u tego naszego Malczewskiego w pewnym sensie objawia. Natomiast oprócz tych wątków romantycznych. Pojawiają się u niego elementy charakterystyczne dla takiej duchowości końca XIX wieku, czyli pojawiają się zagadnienia związane z tak zwaną filozofią bytu, a więc problemy życia, śmierci, miłości, cierpienia, kondycji artysty. Jakie pytania pojawiają się w jego obrazach dotyczące roli artysty, który egzystuje w takiej szczególnej właśnie rzeczywistości, gdzie się przenikają te różne obszary ludzkiej wyobraźni, i realnej rzeczywistości. Frapują go koncepcje związane z podświadomością i bardzo chętnie będzie właśnie takie mistyczne momenty kreacji artystycznej przedstawiać. Czyli pojawiają się te wątki i związane z romantyzmem, i związane z młodą Polską, czego najlepszym przykładem właśnie jest tutaj ten obraz. Ale, moi drodzy, przejdźmy może do tych wcześniejszych, które ugruntowały pozycję artysty wśród czołowych reprezentantów malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku. Ten obraz, który tutaj widzicie, to jest, moi drodzy, tak zwana melancholia. Temat melancholii w sztuce europejskiej pojawiał się od czasów renesansu, bardzo różnie był podejmowany. Tutaj artysta prezentuje nam go w bardzo nowatorski sposób. Przede wszystkim tym, co się rzuca nam w oczy, jak patrzymy na ten, obraz, to jest taki tłum postaci, który wylewa się z płótna artysty i pędzi przez całe tutaj płótno w stronę okna, otwartego, tylko delikatnie przymkniętego, w którym to oknie stoi ta tytułowa melancholia, kobieta ubrana w czerń, która, mamy wrażenie, zatrzymuje ten wielki pęd, który przy naszych oczach się rozgrywa. W tym pochodzie, w jakimś jakimś takim pędzie ku wolności, ludzi, którzy się, mamy wrażenie, rozbijają jakąś niewidzialną taflę szkła. Widzimy przedstawienie ludzi związanych z historią Polski XIX wieku. Widzimy, moi drodzy, ilustracje powstań, które następowały po sobie ciągle nieudane. Dzieci uzbrojone w szable i kosy, później ze zesłańców sybirskich, jakichś starców zakutych, kajdany, mężczyzn napoleońskich powstańców 63 roku płaczące kobiety które się tutaj proszę bardzo nam gdzieś pojawiają ale pojawiają się również zobaczcie osoby bardzo szczególne, które trzymają w ręce na przykład skrzypce, książki, jakieś klepsydry, czy na przykład atrybuty artysty, co ma trochę sugerować, że tą bronią walcą niepodległość może być absolutnie wszystko, bo ta walka o polskość nie toczy się tylko i wyłącznie na polu bitewnym, ale również w obszarach kultury, w tym właśnie w tej pracowni artysty. Tyle tylko, że wizja tego wielkiego porywu narodowego, jest dosyć pesymistyczna, bo jak widzimy, do tej wolności nie jesteśmy się w stanie dostać. Gdzieś nagle pojawia się apatia, pojawia się jakieś wytracenie pędu, energii. No, zresztą obserwowane w całym tym prawda, historycznym ciągu wydarzeń, które składało się na dramatyczną historię Polski XIX wieku. Tu pojawia się też problem artysty i jego takiej wolności twórczej. Czy artysta może malować, co mu się żywnie podoba, czy też jest w jakiś sposób zdeterminowany do wyboru konkretnej drogi artystycznej. Tą kwestię poruszy artysta jeszcze w takim obrazie błędne koło, gdzie po raz kolejny będzie się przyglądał problemowi misji życiowej, drogi artystycznej, która Powinna być przez niego obrana. On na ten temat będzie wielokrotnie się wypowiadał w ciągu całej swojej twórczości nie będzie mu ten problem spędzał, może snu z powiek, ale niejednokrotnie będzie się objawiał w jego twórczości. Tutaj artysta identyfikuje się, zobaczcie, z tym młodym chłopcem, takim malarczykiem, uczniem wielkiego mistrza, który siedzi na drabinie i jest niejako zamyślony, może zagłębiony. W jakichś rozmyślaniach, jaką stronę twórczości powinien się udać. W takim późniejszym liście do żony, artysta wielokrotnie, znaczy wielokrotnie tylko wspominał, że w jego ubie. Tak jak zawsze przesuwają się obrazy i obrazki, światła i cienie i postacie. Wrażenia odczute niegdyś uplastyczniają się, obrazy niegdyś widziane wracają i albo się przenoszą na płótno, albo giną, zacierane nowymi. I tak jest i będzie przez całe życie. To są jego słowa kierowane do żony w latach 90., które wskazują właśnie, że ten wir myśli dotyczący tego, jak malować, co malować, jakie te Treści w swoje obrazy wprowadzać, jest cały czas w nim gdzieś obecny. Ten obraz skupia to jak w soczewce. Mamy więc tego młodego czeladnika, który siedzi na szczycie drabiny z pędzlem w ręku. Wokół niego, zobaczcie, wiruje tłum postaci. Z jednej strony, w takich kolorach radosnych, ciepłych, przesyconych światłem, mamy postać jakiegoś fauna, jakichś nagich bachantek, jakichś chłopców, którzy są ubrani w kostiumy, jakby zeszli z jakiegoś obrazu. Wszystko to jest bardzo takie. Jasne, radosne, pełne energii. Natomiast zauważcie, że młody chłopak nie patrzy na to. Mamy wrażenie, że raczej przygląda się tym postaciom, które wirują po tej drugiej stronie. Są to osoby, które wiją się w jakichś konwulsyjnych pozach, które są, zobaczcie, skute łańcuchami tak? i które no, mamy wrażenie, że prezentują nam zupełnie inny albo odcięży, albo tematy malarskie. Na dole tutaj unoszą się porzucone takie kartonowe patrony. To były takie dekoracyjne wzorniki, które miały symbolizować sztywne konwencje, takie teoretypy, które funkcjonowały w świecie akademickiej sztuki. Natomiast można się zastanawiać teraz, słuchajcie, czym właściwie miała być ta wypowiedź artystyczna? Czemu miała być ona poświęcona? Niektórzy historycy sztuki twierdzą, że tutaj artysta próbował pokazać życie ludzkie, które jest uwikłane z jednej strony w biologię, to by było tutaj to po, prawej, po lewej stronie, z drugiej strony w historię. Że przenikają się nawzajem dwie sfery w naszym ludzkim życiu, rozkoszy i cierpienia, że to jest tak naprawdę opowieść o przemijaniu. Później zresztą ta praca będzie inspirować na przykład taniec Kochołów Wyspiańskiego, czy takie procesje u kantora, które będą też w literaturze i w sztuce polskiej XX wieku się uobecniały. Natomiast według artysty można podejrzewać, że to właśnie malarz, który jest wyposażony we wrażliwość, w intuicję, może obserwować to koło czasu, które to Oczy się, nieustannie wiruje, że on właśnie jako ta osoba wrażliwa jest bliski poznania jakiejś tajemnicy, prawdy na temat ludzkiej kondycji. Oczywiście może być ten obraz odczytywany też inaczej. Są historycy sztuki, którzy twierdzą, że ten obraz próbuje zilustrować konieczność dokonania wyboru, jaką drogą twórczą należy pójść. Czy należy się skupić na tematach takich pogodnych, które były charakterystyczne dla malarstwa akademickiego i które wiadomo było, że zapewnią sukces na salonach artystycznych, czy też powinien poświęcić artysta swoją twórczość, swoje życie, żeby służyć ojczyźnie, żeby ugłaśniać jej cierpienie, niewolę działać na rzecz odzyskania niepodległości przy jednoczesnej świadomości, że nie może wyobierając tą drogę ostatecznie liczyć na szeroki aplauz publiczności, uznanie, nie mając, nie będzie miał też pewności, czy jego twórczość w jakikolwiek sposób przyczyni się do tego, żeby ojczyzna ostatecznie odzyskała niepodległość. To wiąże się też z takimi pytaniami w ogóle o rolę artysty, czy artysta? Może sam o sobie decydować, czy też ciąży na niej jakaś odpowiedzialność społeczna, że powinien podejmować ważkie tematy. Czy na przykład jest kreatorem swoich własnych fantazmatów, czy też jest tylko takim medium, przez które płynie cały strumień myśli, idei, marzeń, które mają reprezentować stan ducha całego pokolenia reprezentowanego przez tego malarza. Bardzo wiele takich obrazów, Artysta po sobie pozostawił. Tutaj macie jeszcze jedną pracę, natchnienie malarza, gdzie zobaczcie, artysta prezentuje samego siebie w swojej pracowni przed sztalugami, w takiej pozie, jakiegoś zamyślenia właściwie mamy wrażenie takiej bezsilności, zagubienia się tutaj nam artysta prezentuje. A po drugiej stronie widzimy, moi drodzy, kobietę, która zjawia się, jakby była pogrążona w jakimś somnambulicznym śnie. Stoi wyprostowana, ma, moi drodzy, tutaj na włosach taką koronę zaczepioną ze słomy. Nogi, zobaczcie, skuwają jej kajdany, i biodra ma, na biodrach ma zawiązany żołnierski szynel. To był taki płaszcz żołnierzy rosyjskich, który bardzo Często nosili zesłańcy na Syberii polscy, powstańcy listopadowi czy później styczniowi, i on się wielokrotnie będzie w twórczości artysty pojawiał. To jest takie wcielenie Polonii, zdetronizowanej, tułaczej, zniewolonej. Tam w oddali zobaczcie, widzimy trzech mężczyzn, którzy mają według interpretacji reprezentować trzy zabory. Bezsilną rozpacz, obojętność. Cały ten obraz, moi drodzy, ze względu na kolorystykę, tchnie takim głębokim pesymizmem, a jednocześnie takim poczuciem wewnętrznej determinacji, że to jest właśnie ten zestaw motywów, który musi artysta podejmować, że to właśnie w sprawie ojczyzny ma podporządkować całą swoją twórczość od czasu, słuchajcie, namalowania tego błędnego koła artysta będzie wielokrotnie łączyć w swoich obrazach wątki antyczne, historyczne, baśniowe, mieszać mity greckie z na przykład polskim folklorem, okraszając to z tym jakąś ikonografią chrześcijańską i całą tą ikonografię, czy ona będzie wywodzić się ze świata antyku, czy chrześcijaństwa, czy folkloru? Chloru. <laughs> Przepraszam bardzo. Będzie traktować bardzo swobodnie, przerabiając ją po swojemu, przekształcając. W związku z czym, na przykład, po tych drogach polskiej, Polski, którą on obrazuje, błądzą chociażby anioły. Tutaj, zobaczcie, mamy dwa obrazy. One nawiązują do strof wiersza Teofila Lenartowicza. Ten wiersz mniej więcej brzmiał w ten sposób: Aniele, pójdę za tobą, matkę i ojca zostawię. I brata, z którym się bawię, zostawią nawet sukienkę, i tak w koszulce, jak stoję, mój srebrny podam ci rękę i pójdziemy sobie we dwoje. Czyli, moi drodzy, ten obraz ówczesnego artysty, znaczy ten wiersz, przepraszam bardzo, ówczesnego artysty, poety. Zainspiruje Malczewskiego do prezentowania aniołów w polskim krajobrazie, którzy to anioły nawiązują kontakt z małym dzieckiem w bardzo specyficzny sposób. Otóż popatrzcie, przede wszystkim anioły. Ubrane są w jakieś kwieciste szaty, albo takie szaty przypominające nam szaty renesansowe czy średniowieczne. Na włosach mają jakieś kwietne wianki, skrzydła mają właściwie jakiś owadź, zdów, jakiś motyli niezwykle piękne i barwne. O bardzo skomplikowanych kształtach, za każdym razem innych. Sylwetki mają dosyć muskularne, takie trochę jakby inspirowane twórczością Michała Anioła. I błądzą po tym polskim krajobrazie, spotykając najczęściej małych chłopców, takich pastuszków, którzy są lnianowłosi, w takich bose stópki, koszulinka płócienna. Takie wyobrażenie, powiedziałabym, stereotypowe polskiego, chłopskiego dziecka z 19. Tego wieku. Są oni, mam na, to one mam na myśli, przepraszam bardzo, te anioły właściwie określonej płci, nie do końca wiemy, czy to kobiety, czy mężczyźni i będą właściwie takimi przewodnikami, opiekunami. Oni zawsze mają tutaj rolę takich życzliwych przewodników do odegrania, a nie na przykład są to jakieś groźne anioły śmierci, czy zemsty. To, to w ogóle coś takiego u Malczewskiego nie funkcjonuje. Te dziecko jest uosobieniem niewinności, takiej ufności, czasami stoi na skraju drogi, czasami siedzi na płocie i moi drodzy w bardzo taki ufny sposób gotowe jest zawierzyć temu aniołowi, który ma je poprowadzić przed siebie. To w zasadzie jest nawiązanie do opowieści biblijnej o Tobiaszu, który był prowadzony przez archanioła Rafaela w swojej w, w poszukiwaniu lekarstwa dla ociemniałego ojca. Natomiast zasadniczo ma być to po prostu motyw wędrówki, metafora ludzkiego losu. Taka sytuacja obrazowana, kiedy człowiek odkrywa coś, co jest nowe, coś, co pozwoli mu przekroczyć dotąd zakreślone horyzonty jego życia. A ten anioł ma być takim właśnie przewodnikiem w tej drodze, na której będziemy odkrywać nowe, nieznane. Przestrzenie, właściwie głębie samego siebie. Tutaj pamiętajcie, dla artysty bardzo często wrażliwość dziecka była identyczna z wrażliwością malarza czy artysty. Uważał, że artyści tak samo jak dzieci to dusze, dusze naiwne, takie bardzo głęboko zanurzone w naturze, które mogą tak samo jak dzieci odczuć tą realną obecność aniołów. To właśnie artysta jest w stanie zobaczyć, jak ten świat realny przenika się ze światem Biblii, mitologii, jakiejś ludowości, Podań. Nie jest tego w stanie zrobić nikt inny, jak tylko właśnie dziecko i artysta ze względu na tą im przyrodzoną wrażliwość. Takimi postaciami, które widzą dzieci, nie będą tylko anioły, ale będą na przykład fauny, które miałyby symbolizować jakąś taką taki witalizm, czy czasami nieposkromione instynkty, ale też bardzo chętnie artysta zmienia tą pierwotną symbolikę danych postaci, bo zobaczcie, tutaj ten faun jest ślepy, to on musi zaufać dzieciom, które go przeprowadzają przez jakąś wąską kładkę, czyli jest znany niejako na ich łaskę. Moi drodzy, to małżeństwo, które zawarł, Artysta w latach 90. Pod koniec XIX wieku pokazuje coraz większy rozdźwięk. W zasadzie artysta ze swoją żoną po prostu do siebie nie pasują. Maria jest rozczarowana życiem z malarzem, w ogóle czego innego oczekiwała, nie rozumie jego wrażliwości, jego egzaltacji, denerwuje ją zupełnie niepraktyczne podejście do życia u męża. Ona słuchajcie, jest, pochodziła. Z takiego mieszczańskiego domu była wychowana w tradycyjnych wartościach. Oczekiwała, że przy boku artysty będzie żyć zamożnie, bywać w świecie, na salonach, kurortach, będzie szanowana, podziwiana, a tutaj no, nie do końca otrzymywa to, czego oczekiwała. Co więcej, ich wspólną pasją był brycz, potrafili przegrać nieliche pieniądze i to też powodowało nie, nie, nie jeden raz głębokie spory ich syn Rafał później jako dorosły mężczyzna wspominał, że bardzo często rodzice kiedy się kłócili, to dyskutowali po francusku, bo nie chcieli, żeby dzieci się orientowały na czym polegają problemy. No, ale tych kłótni było niestety coraz więcej. Poza tym a Maria ani nie rozumiała artysty, ani go nie wspierała, nie interesowała się jego sztuką, nie dyskutowała z nim, więc bardzo możliwe, że z tego właśnie powodu artysta zaczął rozglądać się za jakąś muzą. No i trafił moi drodzy, na Marię Balową. Ona była żoną starosty Stanisława Bala, który gdzieś prawdopodobnie pojawił się w życiu malczewskiego około 1895 roku. Z kolei artysta z Balową prawdopodobnie spotkali się po raz pierwszy koło 1900 roku. Można podejrzewać, że wtedy właśnie wybuchł pomiędzy nimi płomienny romans. Na pewno wiadomo, że najwcześniejsze listy od malarza do Marii pochodzą z 1902 roku, a pierwsze takie znane wizerunki tej kobiety pojawiają się w 1904. Była, słuchajcie, o 23 lata młodsza od malczarskiego, ale była. Po przede wszystkim niezależna, bardzo taka obyta w świecie, oczytana, niezwykle inteligentna, błyskotliwa, no oczywiście piękna. Była zakochana w nim i w jego sztuce, bardzo chętnie o tej sztuce rozmawiała. Była, słuchajcie, taką naprawdę dobrą partnerką do dyskusji o sztuce, filozofii, literaturze i to trudno się dziwić, że ten związek był niezwykle taki powiedziałabym intensywny. Wielką czy wielkim skandalem okazała się sytuacja, kiedy w 1906 roku malarz z nią właśnie udaje się do Włoch? Ostatecznie będzie bardzo często ta Maria Balowa prezentowana na jego obrazach. Rzadko kiedy będzie ją malował, tak jak przepraszam, tutaj na tym obrazie, jako ją samą. Najczęściej będzie nadawał jej rysy różnym postaciom: a to Elenai, a to jakimś chimerom, a to Meduzom, a to Eurydyce, Nice, Poloni, a to Tanatosowi, Eloe. Właściwie mnóstwo postaci otrzymuje jej rysy twarzy. Nawet w momencie, kiedy Maria Balowa zrywa romans w 1913 roku, tuż przed I wojną światową z artystą, nie do końca znamy przyczyny tego zerwania. To artysta nadal malując kobiety na swoich obrazach gdzieś będzie przywoływał jej wizerunek, tak jakby nie potrafił się wyzwolić od. Przepraszam bardzo, od jej postaci. Zresztą będzie przez wiele miesięcy artysta opisywać swoją rozpacz w wierszach po tym rozstaniu, będzie brać na siebie winę, odpowiedzialność, będzie próbował dociec co się tak naprawdę stało, jakie motywy kierowały Marią Balowo, ale tak naprawdę nigdy tego nie dojdzie. Niemniej jednak to ona właśnie będzie jedną z najsłynniejszych jego, czy właściwie najsłynniejszą jego modelką, jego muzą. Tutaj widzicie obraz z 1908 roku, kiedy prezentuje właśnie sam siebie z tą ukochaną kobietą i bez problemów tutaj wyraźnie nazywa ją swoją inspiracją. Jedną, moi drodzy, z takich czołowych postaci, której wielokrotnie nada rysy mari balowej, jest postać tanatosa. Często ten motyw śmierci będzie się pojawiał w jego twórczości. Mówiłam Wam, że zaczął się gdzieś objawiać w momencie, kiedy artysta Przeżył bardzo dramatycznie śmierć ojca w 1884 roku, później matki. I bardzo często, jak pokazuje Thanatosa, czyli tego greckiego boga śmierci, to pokazuje go na tle wiejskich dworów. To są albo, jest to dwór w Gardzienicach, gdzie umarł ojciec artysty, albo dwór w Wielgiem, tam gdzie artysta dorastał przez jakiś czas, gdzie umarła z kolei matka artysty. Więc gdzieś ten dwór, jak widzicie, jako tło będzie notorycznie się pojawiał. Dla niego trochę mamy wrażenie, śmierć była taką, Takim powrotem do jakiegoś domu ojca, czyli powrotem do korzeni, można byłoby powiedzieć. Wielokrotnie postać Stanatosa przypomina nam takie posągowe figury antycznych bogiń, i co ciekawe, chociaż, Antyku Tanatos był bratem Boga, no, Boga snu i był synem bogini nocy. To nie jest on na obrazach Malczewskiego prezentowany jako mężczyzna, tylko jako kobieta. Gdzieś łączą się słuchajcie, tutaj elementy trochę takiego chrześcijańskiego anioła śmierci, trochę jakiegoś takiej wersji ludowej wizji śmierci jako takiego ponurego żniwiarza – Trochę gdzieś nam się pojawia takie połączenie braterskie Tanatosa, Anioła Śmierci z Hipnosem, Bogiem Snu, i w efekcie powstają takie obrazy, jak tutaj widzicie. Początkowo te obrazy są dedykowane pamięci rodziców, ale z czasem wielokrotnie się właśnie ta postać, Thanatosa będzie u niego pojawiać. Tutaj zobaczcie, mamy taką scenę, kiedy w świetle księżyca, w takiej poświacie, gdzie ciało nabiera koloru takiego połyskującego spiru, brązu, takiego, jakby odlana była ta kobieta z metalu, co wymaga, Poczucie surrealności, takiej niesamowitości tej sceny. W tej takiej w poświacie księżycowej widzimy, jak od strony dworu przybliża się do Thanatosa mężczyzna ubierający na ramiona zarzucający płaszcz. Te kolory są takie przytłumione fiolety, chłodne, błękity, głuche zielenie i tylko ta biel. Krzydeł, tanatosa, jej go ubioru i tych, zobaczcie, kolumn, i czy, całego portyku dworku, który trochę nam się tutaj może kojarzyć z jakąś bramą w zaświaty. <laughs> Moim ulubionym jednak obrazem jest ten obraz, słyszcie, z 1919 roku. Tutaj jest taki chyba najbardziej znany, najbardziej niekonwencjonalny wizerunek śmierci, gdzie śmierć jest właśnie tą kobietą o takiej pięknej posągowej sylwetce, bardzo zmysłowej. To jest po raz kolejny przywołana Maria Balowa. O takim pogodnym wyrazie twarzy, zwróćcie uwagę, naprzeciwko niej klęczy sam artysta, który składa ręce do modlitwy. I w takiej pokorze mamy wrażenie, czeka, aż ona zamknie mu oczy. A ona takim gestem trochę jakby sakramentu, jakiegoś mu udzielała, daje mu spokój, ukojenie. Mamy wrażenie, że artysta tutaj nie boi się śmierci, tylko ją niejako z pokorą wyczekuje. Trochę tak jakby to jakaś łaska miała na niego spłynąć. Jakby, moi drodzy, po całym, długim, pełnym pracy życiu śmierć miała być takim jakimś wyzwoleniem, wytchnieniem. Tu na pierwszym planie mamy te postacie, które nam niemal wychodzą z kadru. W oddali mamy znowu dwór, który jest bardzo wrażeniowo potraktowany i dopełnia nam tą scenę z pierwszego planu. Dlatego, że tam, zobaczcie, w oddali widać zborywanie, które nam przypomina żniwa jako czas zbiorów, czyli pewnego, pewne, zamknięcie pewnego cyklu. Piękne światło, wspaniale dobrane kolory, to jest, moi drodzy, ten geniusz artystyczny malczewskiego. Mówiłam Wam, że pojawiały się u niego różne stwory fantastyczne. W tym wypadku pojawia się, moi drodzy, chimera, ale zauważcie, że świetnie tutaj widać, jak arty, artysta kreuje swój własny bestiariusz, swoje własne wyobrażenie tych słynnych postaci zaczerpniętych właśnie na przykład z mitologii. Bo przecież w mitologii sama chimera to była postać przerażająca. Miała Według Homera głowę lwa, tułów kozy, ogon węża, no wiecie, piękna nie była raczej. Symbolizować miała jakieś kaprysy dziwactwa i raczej miała charakter podły, agresywny i złośliwy. Tymczasem tutaj ta. Chimera, która po raz kolejny otrzymuje oczywiście oblicze Marii Balowej, przypomina nam raczej taki wizerunek chimery, który został pod koniec XIX wieku przez francuskich symbolistów zaproponowany jako fan fatale, pięknej kobiety czy w pół kobiety w pół właśnie kocicy, która jest kusicielką, która emanuje zmysłowością. Tutaj zobaczcie to takie bardzo bujne ciało i te puchate łapy, wielki ogon, to wszystko ma kojarzyć się trochę z jakąś taką miłosną ekstazą, trochę ze zmaganiami artysty, ze sztuką, bardzo niepokoi, uwodzi. Generalnie moi drodzy, te obrazy, zwłaszcza tego typu, jak tutaj widzicie, gdzie ta chimera siedzi na artyście, właściwie nie wiadomo, czy to jest odpoczynek w jakichś zmaganiach erotycznych, czy jakiś inny rodzaj. Takiej tajemniczej go wydarzenia, które się na naszych oczach dzieje, budził w ówczesnej publiczności niezdrową sensację, szokował, traktowany był jako coś gorszącego. Co nie zmienia faktu, że artysta bardzo chętnie takie tematy podejmował. Co więcej, wprowadzał na przykład zupełnie inny sposób obrazowania meduzy. Na pewno, gdzieś tam z mitologii greckiej pamiętacie, że była to jedna z gorgon, która była no, raczej postacią przerażającą, miała głowę otoczoną wężami, grube usta, olbrzymie zęby, złote skrzydła, dłonie ze spiżu, wzrok, który potrafił zamienić każdego w kamień. I pamiętacie, mam nadzieję, że zgładził ją Perseusz. Później tą głowę Meduzy na swojej tarczu umieściła Atena. Natomiast u Malczewskiego, zobaczcie, trudno powiedzieć żeby meduza była przerażająca. Raczej jest fascynującą kobietą, o pięknym ciele, takiej bardzo zapadającej w pamięć twarzy, z bujną fryzurą rudych włosów, w które rzeczywiście wplątane są węże, ale nie jest to coś, co miałoby nas przerażać, tylko raczej intrygować. A więc widzimy, że artysta po swojemu przerabia pewne motywy takie właśnie wzięte z mitologii. Również, słuchajcie, będzie się inspirował folklorem ludowym, jakimiś opowieściami o południcach, które w tumanach jakiegoś pyłu po polnych drogach grasują no, Będąc niebezpieczeństwem dla jakichś nieuważnych chłopów. A więc mamy takie poczucie, że artysta bardzo chętnie ten świat realny, gdyby um, przepraszam, zabrakło mi słowa, zaludnia postaciami wziętymi z kręgu różnych kultur i różnych tradycji. Również, moi drodzy, będzie bardzo chętnie wprowadzał te postacie sięgające tradycji antyku, czy chrześcijaństwa czy folkloru do portretów. Jest artystą, który często portretuje znanych ludzi ze swoich czasów, przyjaciół, i co więcej, te portrety służą mu od razu do budowania często bardzo złożonych alegorii. Często wokół modela pojawiają się postacie właśnie wzięte z mitologii czy z Biblii. Piętrzą się różnego rodzaju rekwizyty, alegorie się pojawiają. Sceny są bardzo rozbudowane, pełne symboli i w ten sposób powstaje zupełnie niepowtarzalna galeria portretów. Tutaj widzicie portret Stanisława Brynarskiego. To był taki artysta z pokolenia matejki. Gdy Arty Malczewski go maluje, to on już jest nieco głuchym i takim wycofanym ze świata zewnętrznego człowiekiem. Tutaj zobaczcie, artysta w sposób perfekcyjny odwzorowuje jego charakterystyczną twarz, rozwichrzone włosy, a ten faun, który gra mu na jakiejś fujarce, ma jak gdyby pokazywać, że artysta nie czuły na dźwięki dochodzące ze świata realnego, skupia się niejako na dźwiękach, które dochodzą do niego ze świata, Świata duchowego. Jednym z takich najsłynniejszych z kolei obrazów znanych ludzi z jego epoki. Jest obraz Hamlet Polski. To jest portret Aleksandra Wielopolskiego. Myślę, że część z Was kojarzy tego człowieka, który dosyć, powiedziałabym, niejednoznaczną był postacią w historii Polski. Ale to, moi drodzy, nie ten, który był związany z opracowaniem ustawy o zbiegowiska, który dopuszczał, ta ustawa dopuszczała użycie siły zbrojnej wobec ludności cywilnej i to ona spowodowała m.in. Masakrę bezbronnej ludności na Placu Zamkowym w 1861. No on tak trochę lawirował pomiędzy zaborcami a Polakami. Jest, jak mówię, niełatwą postacią, ale ta osoba, którą tutaj widzicie, chociaż tak samo się nazywa, nie jest tym wielopolskim z połowy XIX wieku, tylko jest jego wnukiem. Tutaj mamy rozbudowaną alegorię dotyczącą takich pytań typowo hamletowskich: być albo nie być, którą drogę wy brać jak walczyć o niepodległość Mamy zobaczcie tą postać wielopolskiego, który odrywa z płatki stokrotki tak jakby sobie próbował wróżyć jak ma postępować. Ubrany jest w przedziwny strój, bo ma taką dziwną bluzkę właściwie narzucono na sweter, w pasie przepasany jest pasem z nabojami, tylko że te naboje to są tak naprawdę tubki farby, towarzyszą mu dwie kobiety. Jedna ma, moi drodzy, taką piastowską koronę z różnego rodzaju kłosami zboża. Ma, zobaczcie tutaj, w ręce skute kajdanami. Z kolei ta tutaj młoda zerwała kajdany z rąk. Na włosach ma wieniec kwiatów maku, ubrana jest w czerwień. To tak naprawdę dwie postacie, które mogą nam się kojarzyć z polską polską rewolucyjną i polską zakutą w kajdany, zniewoloną. Mogą się kojarzyć z polską szlachecką i polską taką reprezentującą lud. Mogą się kojarzyć też z nocą listopadową Wyspiańskiego, gdzie jest taka scena, gdzie Demeter żegna się z, surą, z surką Korą. I to przywołanie Demeter i Kory z antycznego mitu, tych bogini życia, ziemi i bogini śmierci Płodności, zmartwychwstania, to moi drodzy, taka rozbudowana, niejasna symbolika, która nam się tutaj pojawia. Mam wrażenie, że to są po prostu dwie polonie, które są trochę jak dwie twarze jednego losu, i obydwie reprezentują tą sprawę narodową, z którą tak bardzo silnie wiąże się w swojej twórczości. Przepraszam bardzo. Artysta. Natomiast sam tutaj Wielopolski wygląda trochę na nieobecnego ducha, tak jakby był w ogóle głuchy na wezwania naszego artysty i tych dwóch polonii do zajęcia jakiegoś stanowiska względem spraw ojczyzny. Bo no cóż, nie widać po nim jakiegoś większego zaintrygowania. Tym, co, się, co go otacza. Raczej mamy wrażenie, że on żyje w jakiejś chmurze nieszczęścia, jak to mawiano o postaciach Malczewskiego, zanurzone w swoim wewnętrznym świecie. Moi drodzy, artysta, Przede wszystkim jest, postać, jest malarzem ludzkich postaci, ale na jego obrazach olbrzymią rolę odgrywa również krajobraz. Co prawda ten krajobraz nigdy nie jest pierwszoplanowy, on zawsze tworzy tło, ale jednocześnie widać po tym, jak artysta traktuje ten krajobraz, że ten sukces dydaktyczny Dygasińskiego, który go uwrażliwił na naturę, może być tutaj zapisany. Jego krajobrazy są często liryczne, bardzo poetyckie, zbudowane za pomocą takich harmonijnych zestawień, bardzo subtelnych odcieni kolorystycznych. To są czasami pejzaże Mazowsza, czasami są to willowe dzielnice Krakowa, ale zawsze bardzo tak wrażliwie odczute, czasami poddane jakiejś metaforyzacji, czasami podporządkowane jakiejś symbolice, która się pojawia w obrazie, ale to zawsze słuchajcie, jest taki pejzaż typowo polski. Jakieś łąki, pola, groble, rozległe pejzaże, pól, czasami kępy jakichś krzewów, pojedyncze drzewa, skłębione chmury, jakieś ewentualnie ściany lasu w oddali, czasami pojedyncze chaty i ludzie, którzy są w to wszystko wróceni. Niektórzy twierdzili, że największym problemem z Malczewskim polega na tym, że na tle pięknych krajobrazów maluje postacie ludzkie. Że mógłby sobie w ogóle te postacie ludzkie darować i wtedy byłby też świetnym artystą, może nawet lepszym. Natomiast sam artysta w bardzo ciekawy sposób komentuje to swoje zainteresowanie światem natury. Mówił w następujący sposób do jednego z intelektualistów, który z nim na ten temat rozmawiał: Niech mi pan wierzy, gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą. Z drugiej strony, nigdy nie zacieśniałem polskości mojej sztuki do pewnych wąskich, z góry nakreślonych ram. Wyspiański na przykład ograniczał pojęcie polskości do jednego miejsca. Często prowadził mnie na Wawel i mówił oto Polska. Tymczasem ja mu zawsze tłumaczyłem, że Polska to te pola, miedze, wieżby przydrożne, nastrój tej wsi o zachodzie słońca, to chwila taka jak teraz. To wszystko bardziej polskie niż Wawel to jest to, co artysta Polak powinien się starać przede wszystkim wyrazić". Czyli zwróćcie uwagę, tutaj się pojawia też taki bardzo charakterystyczny rys romantyzmu XIX-wiecznego polskiego, bo wtedy też polscy malarze próbowali gdyby stworzyć kanon polskiego krajobrazu. Walka o polskość nie polegała bowiem tylko na tym, żeby przywoływać wspaniałe dzieje polskiego oręża, żeby przypominać jakieś ważne postacie z polskiej historii, ale również chodziło o to, żeby pokazywać jakieś Krajobrazy, które moglibyśmy traktować jako bardzo właśnie typowe dla Polski, co miałoby sugerować, że nie tylko naród Polski ma jakieś konkretne historię za sobą, ma jakieś konkretne tradycje, ale również zajmuje bardzo konkretne miejsce na mapie Europy, a w związku z tym też powinien mieć swoją własną autonomię polityczną, której, no jak wiemy, w czasach zaboru był pozbawiony. Tutaj, moi drodzy, artysta Malczewski, z jednej strony, jakbyście się go zapytali, co jest najważniejsze w malarstwie, to zawsze twierdzi, że rysunek, że to on jest istotniejszy niż kolor, a jednocześnie, jak popatrzymy na te piękne zestawienia barwne, to rozumiemy, że on wcale nie traktował tego koloru jako mało znaczącego i był niezwykle wrażliwym kolorystą. Najczęściej stosował gamę barw takich chłodnych, rozjaśnionych, często bardzo. Takich łagodnych, aczkolwiek nie unikał też zestawień bardzo jazgotliwych, takich dysonansowych, bardzo mocno operujących nasyconymi kolorami. To wtedy, zwłaszcza jeżeli przedstawiał postacie i krajobraz, odnosił, stanowił dużo bardziej zmarginalizowane tło. Moi drodzy, jeszcze z takich tematów, które powracają bardzo często u artysty, to motyw zatrutej studni. To motyw dosyć częsty, gdzie pojawia się studnia, bardzo często o takim kwadratowym kształcie. Na brzegu tej studni zwykle stoi jakaś wielka stągiew z takich wypukłych klepek, które spinają nam żelazne obręcze i przy studni, w tej stąkwi stoją często, siedzą jakieś postacie, strażnicy, źródła, jak gdyby. Zmieniają się pory roku, zmieniają się te postacie. Studnia pozostaje ta sama. Być może jest symbolem źródła życia, być może jest symbolem takiego zwierciadła losu, miejscem, gdzie odbijają się skrywane myśli, gdzie można zajrzeć i dostrzec jakąś sferę naszej podświadomości. Być może jest symbolem wtajemniczenia, jakiejś Prawdy o sobie. Tyle tylko, że nie do końca rozumiemy, dlaczego jest zatruta, tak? Ten tytuł jest taki intrygujący bardzo. Czy chodzi o jakiś archetyp takiego skażonego źródła, wiecie, może się to nam kojarzyć z jakąś symboliką rajską, drzewa, życia i grzechu pierworodnego to odnosić właśnie do jakiejś takiej pierwotnej skazy w człowieku, który dążył do tego, żeby zaspokoić jakieś własne pragnienia, i uległ słabościom, przegróz pokusami. Tego tak naprawdę nie. Wiemy. Tutaj, moi drodzy, mamy różne postacie. Na tym obrazie widzimy młodą dziewczynę, tutaj widzimy kolejny raz chimerę, natomiast myślę, że tak naprawdę ta Dosłowność w interpretacji nie jest konieczna, każdy z nas może odnaleźć coś innego. W tych obrazach no, artysta bardzo chętnie właśnie wprowadza takie wieloznaczne symbole, których nie dało się łatwo określić, czy odczytać po to, żeby z nas odbiorcach wywołać tą refleksję, zadumę, jakąś kontemplację. Mój drodzy, w 1908 roku artysta bierze udział w wystawie Grupy Zero. To jest taki protest jego przeciwko temu, że to Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka. Przepraszam, zaczęło bardziej przypominać jakiś klub towarzyski, który się koncentrował na bywaniu na salonach niż jakieś bractwo artystyczne. I ewidentnie artysta próbował zerwać się gdyby, z tym wizerunkiem samego siebie jako bywalca salonów, a nie zaangażowanego w malarstwo artystę. Jednocześnie w 1910 roku Fałat ustępuje z stanowiska rektora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zostaje tam tym rektorem Akcentowicz i Malczewski, jak pamiętacie, był skłócony z Fałatem, korzysta z tej okazji i wraca do nauczania. Dwa lata później, w 1912 roku, sam zostaje rektorem i będzie nim aż do wybuchu I wojny światowej. W tej sferze artystycznej bardzo chętnie będzie nawiązywał kontakt, takie artystyczno-intelektualne ze środowiskiem artystów wiedeńskich, ale jednocześnie będzie bardzo mocno protestował, na przykład przeciwko noszeniu munduru austriackiego reprezentacyjnego, który teoretycznie był mu przypisany jako osobie, która zajmuje prestiżowe stanowisko bo uważał, że jako polski patriota nie może ubierać się w symbole, które mają wiązać się z zaborcą. Nie zmieniało to faktu, że był cały czas cenionym artystą i na przykład podczas wystawy wiedeńskiej secesji w 1911 roku zorganizowano mu w ogóle indywidualną wystawę, co było naprawdę nielichym wyróżnieniem. Nadal maluje swoje obrazy patriotyczne, tak jak tutaj Powstaniec, czyli zobaczcie, pomimo upływu czasu, Tematyka jest stale obecna. Bardzo często słuchajcie, w jego obrazach widzimy różnego rodzaju przebieranki, chociażby w tym hamlecie polskim widzieliśmy. Ale dwa y, motywy ubrań są stale obecne i one nigdy nie są albo w sposób karykaturalny, albo jakiś prześmiewczy pokazywane. To jest szynel, czyli ten płaszcz wojskowy, który, jak mówiłam wcześniej Wam, był charakterystyczny dla y, armii rosyjskiej, ale wiązał się tym też z takim typowym ubraniem, w który byli zakutani z słańce na Syberię, którzy za udział w powstaniu zostali skazani na tą straszną rzeczywistość syberyjską i jak czapka, taka czapka, którą tutaj widzicie mają ubrana modelka. Też oczywiście Maria Balowa, I która też wnoszona była przez zesłańców syberyjskich. To są te dwa motywy, które będą się pojawiać w jego pracach. Przypominając, że ten dramat Angelego ciągle trwa, że Polska ciągle jest nadal pozbawiona wolności i ten motyw cierpienia czy walki za ojczyznę różnymi sposobami ciągle powinien być aktualny. Mój drodzy, w 1916 roku artysta będzie malował obraz Nike Legionów. To jest obraz, który nawiązuje do faktu, że w 1914 roku przy armii austriacko-węgierskiej do walki przeciwko Rosji zostały powołane legiony polskie. Tutaj, moi kochani, pojawia się po raz kolejny ta taka symbolika mesjanistyczna. Mamy Nikę, która jak pamiętacie była boginią grecką, najczęściej prezentowana ze skrzydłami, z wieńcem, czasami z gałązką palmową. Miała tutaj, mamy wrażenie, sfrunęła nam z niebios żeby tą gałązkę palmową przekazać jakiemuś męczennikowi, tak? czyli jakiemuś poległemu żołnierzowi, legioniście, który oddał swoje życie właśnie za ojczyznę. Ta scena, którą tutaj widzimy, ma nam się kojarzyć, moi drodzy, z takim podwójnym zmartwychwstaniem dzięki śmierci. Czyli z jednej strony umiera żołnierz, ale z drugiej strony gdzieś tam w oddali, pojawiają się moi drodzy takie kolory które mojo, mogą sygnalizować to takie nie wiem czy widzicie jakby duchy jakby postacie dusze zmarłych legionistów które są brane do niebios więc pojawia się moi drodzy takie poczucie że z jednej strony oczywiście mamy śmierć ofiarę ale dzięki temu szansę na zmartwychwstanie zarówno tych którzy oddali swoje życie za ojczyznę jak i samej ojczyzny z czasów kiedy Polska nadal jest pod zaborami w trakcie I wojny światowej i niejasne są do końca losy Polski pojawiają się takie obrazy jak tutaj widzicie pytia to są sceny prezentujące kobietę odwołującą się oczywiście do opowieści o wieszczce delfickiej z czasów starożytnej Grecji, która odpowiadała na pytania zadawane jej przez różne greckie polis albo przez prywatnych przychodzących do jej wyroczni bohaterów, którzy chcieli poznać przyszłe losy i wydarzenia. Tutaj, moi drodzy, ta pytia miałaby próbować Sygnalizować, że artysta bardzo chciałby poznać losy przyszłej ojczyzny. Mój drodzy, artysta w czasie swojego życia namalował podobno około 2000 obrazów, z czego około 150 to są jego autoportrety. Nie było chyba w Polsce żadnego innego artysty, który pozostawił po sobie tyle własnych wizerunków. Niektórzy go oskarżali o skrajny egoizm, o megalomanię, o narcyzm, ale Oprócz tego, że z pewnością te skłonności narcystyczne posiadał, to jednocześnie potrafił pokazywać samego siebie w taki sposób ironiczny, w tej takiej autorefleksji, był często bardzo bezlitosny, kreował, Twój widerunek z dużą premedytacją, często prezentując się w różnych rolach, raz jako Angeli, czasami jako Sybirak, czasami jako Tobiasz, jako Święty Franciszek, nawet jako Chrystus, jako rycerz, jako malarz, jako kapłan sztuki, jako geniusz. Te jego obrazy to częste przebieranki, to taka gra z widzem, czasami wręcz błazenada. On uwielbiał różnego rodzaju ekscentryczne stroje, akcesoria, które miał. Mogłyby mieć takim, być takim komentarzem dotyczącym jego samego albo jego sytuacji w społeczeństwie. Tutaj, zobaczcie, mamy autoportret z Jacentem, bo Jacent był tym kwiatkiem, który się kojarzy z imieniem Jacek. Natomiast tutaj mamy taki autoportret w zbroi. Chyba jeden z najsłynniejszych z kolei jest autoportret w białej bluzce z 1914 roku. To jest, moi drodzy, obraz po namalowaniu którego artystę to nawet podejrzewano o transwescytyzm, bo on tutaj stoi taki dumny, wyprostowany, z tym wysokim czołem, z hiszpańską bródką, no, ubrany w taki beret, trochę błazeński. I ubrany, zobaczcie, w damską, taką bardzo zwiewną bluzkę z bufiastymi rękawami, z jakiegoś muślinu. Prze, tutaj ta kokarda jest taka przepięta z pinką, taką szpilą. I w sumie całość jest trochę komiczna, trochę zawadiacka. W sumie, moi drodzy, bije jednak od niego taka duma i determinacja. Nie wiemy, czy ma tutaj zamiar prezentować się na Kapłana sztuki, czy na jakiegoś błazna. No, jest to taki portret oficjalny, jednocześnie elementy groteski też tutaj widzimy. Natomiast najczęściej tłumaczy się ten obraz. Jako próbę takiego zaprezentowania się jako geniusza androgyny. Moi drodzy, idea androgyny wywodzi się jeszcze z czasów antycznej Grecji, z takiego przekonania, że pierwotnie ludzie, to pojawia się u Platona taka opowieść, były istotami o skomplikowanej budowie, jednocześnie byli o charakterze męskim i żeńskim, ponieważ były wyjątkowo te postacie silne i o wielkiej, w możliwościach bogowie obawiając się że mogą im zagrozić dokonali rozłączenia czyli ta część ten pierwiastek żeński pierwiastek męski zostały od siebie rozerwane i odtąd ludzie zostali skazani na błąkanie się i szukanie tej swojej drugiej połówki artysta uważał że jeżeli człowiek rozwija w sobie tylko ten pierwiastek męski albo tylko ten pierwiastek żeński, to tak naprawdę jest niepełny. I dopiero w efekcie rozwoju własnego ducha, własnej duchowości, artysta. Może odkryć w sobie nie tylko te elementy męskie, ale również elementy kobiece, co ma reprezentować ten jego strój, i w efekcie osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa, czyli połączyć te elementy, które wcześniej zostały rozbite, utracone żeby moi drodzy w pewnym sensie odzyskać jakąś emocjonalną, intelektualną, mentalną jedność. To oznaczałoby, że artysta postrzegał siebie jako osobę, która potrafi przekraczać takie duchowe, intelektualne horyzonty swoich czasów, swojej epoki, która przecież absolutnie Przepraszam, ale chyba się muszę napić. która absolutnie moi drodzy nie rozumiała i nie akceptowała tego typu wrażliwości i myślenia o naturze ludzkiej czy o potrzebie odzyskania jakiejś utraconej doskonałości. Jedno moi drodzy, do którego trafił tam w 1916 roku, przebywa do momentu kiedy nie postanawia wrócić do Krakowa jeszcze moi drodzy uczy na SP jeszcze maluje różnego rodzaju obrazy które się odnoszą do wydarzeń wojennych natomiast zupełnie zmienia się jego gdyby, stan psychiczny i jego sytuacja w momencie kiedy następuje koniec wojny i kiedy następuje odrodzenie Polski. Ta, ten koniec wojny wrzuca naszego artystę, który ma lat 64 w zupełnie nową rzeczywistość. Teraz, moi drodzy, wydawałoby się, że to jest najszczęśliwszy moment. Przez całe życie dążył do tego, że Polska odzyska niepodległość. A w momencie, kiedy ona tę niepodległość odzyskuje, to artysta, moi drodzy, zaczyna mieć poczucie, że jest już niepotrzebny. Że jego misja się zakończyła, a on właściwie nie może znaleźć dla siebie miejsca w świecie. Nie jest świat sztuki dwudziestolecia międzywojennego zainteresowany problematyką niepodległościową, bo przecież już tą niepodległość odzyskano. Artyści koncentrują się na eksperymentach artystycznych, na różnego rodzaju nowinkach sztuki awangardowej, w związku z czym artysta zaczyna odczuwać utratę sensu tworzenia. Tutaj mamy jeden z obrazów namalowanych w 1918 roku, gdzie pokazuje nam tą polonię odrodzoną. Która zerwała kajdany, która odzyskała wolność. Więc widzimy, że z jednej strony bardzo pozytywnie przeżywa ten fakt, iż udało się wreszcie odzyskać autonomię polityczną, suwerenność, ale z drugiej strony widzimy w nim takie poczucie, że oto jego droga życiowa gdzieś się skończyła. Z tego powodu w tym samym roku maluje prawdopodobnie powrót w rodzinne strony. Ten obraz, który tutaj widzicie, gdzie widzimy dwa fauny, które niosą na marach jakiegoś człowieka. Domyślamy się, że to jest, moi drodzy, sam artysta. Stoją przed domem, tym dworem wielkim, ale jest ten dwór opuszczony. Atmosfera, którą tutaj widzicie na tym obrazie, jest taka żałobna, elegijna. Zupełnie nie wiąże się z tym radosnym... Czasem, kiedy odzyskuje polska niepodległość, no bo ta właśnie misja artysty, kapłana, przewodnika narodu ulega już rozmyciu, tak, jest ona absolutnie zbędna. Swoje takie późne lata artysta będzie często spędzał w dworze w To jest dwór, w którym zaczynają w pewnym momencie mieszkać jego siostry. One wynajmują połowę tego dworu od takiego lwowskiego adwokata, a ich brat, czyli Jacek Malczewski, dosyć często ich tam odwiedza. Wynika to z faktu, że żona go tam mocno odsunęła od siebie – poza małżeńskie relacje z Balową nie posłużyły rodzinnemu szczęściu, w związku z czym on bardzo chętnie przyjeżdżał tutaj, malował swoje tak zwane siostry, staruszki, jak je nazywał, i no, zażywał tego rodzinnego ciepła. Tak? One mu w tych ostatnich latach jego życia trochę tą namiastkę takiego rodzinnego, ciepłego domu tworzyły. One zresztą go obie przeżyły. Żyły. Bronisława zmarła miesiąc po nim. Helena przeżyła jeszcze cztery lata. Tutaj, właśnie, te siostry staruszki widzicie. Mimo tego, że artysta właściwie nie czuje do końca sensu swojego dalszego działania artystycznego, to tych oznak oficjalnego uznania jest całkiem sporo. Dostaje moi drodzy order Polonia Restituta, czwartej klasy. Na 70. urodziny artysty jest organizowana wielka wystawa w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Welwowie. <tosłuch> później na wielkiej wystawie krajowej w Poznaniu w 1929 roku artysta dostaje złoty medal czyli no cóż rozumiemy że świat go docenia Natomiast jednocześnie artysta doświadcza jeszcze jednego dramatu. Otóż okazuje się, że pod koniec lat dwudziestych musi definitywnie przerwać malowanie, bo traci wzrok. Ostatecznie umiera 8 października 1929 roku. Pochowany zostaje w takim habicie tercjańskim, który tutaj widzicie. On się w nim portretował wiele lat wcześniej, a później poprosił, żeby to właśnie w nim go pochowano. Jego prochy zostały złożone w krakowskim kościele na skałce, w uroczystościach pogrzebowych brał udział mnóstwo ludzi. I jego ostatnie słowa brzmiały podobno doktorze nie zastrzykuj, bo odchodzę. Być może wtedy już zupełnie ślepy, zobaczył tą piękną kobietę ze swoich obrazów, tego Tanatosa, która wyciągnęła rękę i zamknęła mu ostatecznie jego ociemniałe oczy na zawsze. Moi drodzy, Malczeski na pewno do dnia dzisiejszego nie przestaje nas fascynować. Był postacią bardzo barwną, mieszanką naprawdę wybuchową. W jego obrazach mamy i naturalizm i symbolizm i erotyzm i mistycyzm i jakiś folklor i nawiązanie do chrześcijaństwa i do antyku i mamy te liryczne krajobrazy i bardziej dysonansowe zestawienia barwne i patos i ironię. Właściwie można jego obrazy bez końca analizować i ciągle znajdziemy coś nowego. Z jednej strony wytwory fantazji u niego wyglądają niezwykle zmysłowo i bardziej są żywe, zainteresowane światem niż ci bohaterzy, którzy zdają się być pogrążeni w jakimś somnambulicznym śnie. Czasami może nas irytować tymi za bardzo może krzykliwymi kolorami, taką jakąś nachalno teatralną czasami. Czasami tą niejasną symboliką, która jest takim testem na obecność mózgu w organizmie. Czasami tym egotyzmem, gdzie się pojawia na swoich autoportretach jako wielki geniusz. Ale moi drodzy, niewątpliwie odczuwamy, jak ta romantyczna wizja po misji artystycznej w jego sztuce się wypełniła i jak bardzo zadecydowała o tym, co on po sobie nam zostawił. Można, moi drodzy, go uwielbiać, można go nie znosić, ale właściwie nie da się być w stosunku do tego artysty obojętnym. Mam nadzieję, że opowieść o jego życiu i twórczości Was przekonuje do tego, że warto wybrać się do Poznania, do Rogalina, do Krakowa, do Radomia, gdzie można, moi drodzy, oglądać jego pracę. Polecam Waszej uwadze te miejsca, bo one, moi drodzy, na pewno pozwolą Wam lepiej poznać jego twórczość niż ten krótki wykład. No, rozumiecie, 2000 dzieł. A ja tylko miałam godzinę 45 minut, więc siłą rzeczy omówiłam zaledwie ułamek jego twórczości. Na pewno warto samemu się z nią zapoznać, czego Wam bardzo życzę. Moi drodzy, na tym będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie.